Drodzy przyjaciele, pomoc Kościołowi w potrzebie. Święta Bożonego Narodzenia to jedyny w roku czas, gdzie w ciszy nocy betlejemskiej przychodzi do nas Boża miłość uosobiona w Bożym Dziecięciu. Po raz kolejny widzimy, jak Bóg ufa każdemu z nas. Do tego stopnia zaufał człowiekowi, że oddaje w ludzkie ręce swojego Syna. Bezradne dziecię, zależne tylko od człowieka. Przekazuje nam w ten sposób to wielkie przesłanie zaufania. Ja ze swojej strony bardzo chciałem podziękować wszystkim przyjaciołom Pomoc Kościoła w Potrzebie za ten miniony rok. Za to wszelkie dobro, które dzięki Wam, przez nas przekazane, stało się udziałem tysięcy ludzi w trudnych miejscach na świecie, takich jak Liban, jak Syria, jak Sudan Południowy. W tych wielu miejscach na świecie ludzie, gromadząc się przy ołtarzu, na pasterce Święta Bożego Narodzenia, będą dziękowali Bogu za tych dobrych aniołów, którymi Wy jesteście. Niech to dobro, które dzięki Wam stało się ich udziałem, stokrotnie Bóg wynagrodzi w Waszym życiu. Dla Was, dla tych wszystkich, których nosicie w Waszych sercach, dla Waszych przyjaciół, niech to będzie czas Bożego pokoju. Niech to będzie czas, gdzie docenimy to, że żyjemy w kraju, w którym nie ma wojny i gdzie będziemy się też modlić o to, aby na ziemi Bóg dał pokój ludziom dobrej woli. I niech ten pokój panuje i w naszych sercach, przy naszych stołach i w naszej ojczyźnie. Za wszelkie dobro serdecznie Bóg zapłaci.